Znajdujemy się na planie zdjęciowym projektu Dobra dla Ciebie, Idealna dla Siebie, autorstwa Marty Banaszek, a ze mną Karolina Pilarczyk. Cześć. Cześć, dzień dobry. Powiedz proszę, co Cię zainspirowało, żeby wziąć udział w tym projekcie? Przede wszystkim przekonanie kobiet, żeby były dobre dla siebie, tak? Żeby nie były takie krytyczne, żeby miały wyższą samoocenę. Cały czas apeluję, cały czas staram się zmotywować kobiety do tego, natomiast ciągle musimy powtarzać, ciągle jesteśmy poddane ocenie, ciągle jesteśmy poddane hejtowi, jest dużo hipokryzji, właściwie to nie wiemy, czego się powinnyśmy trzymać, więc robi się nam mętlik w głowie. Przede wszystkim bądźmy zgodne ze sobą i bądźmy dobre dla siebie. Właśnie, bo a propos tematu siły kobiet, ja pamiętam, że brałaś udział w teledysku Magdaleny Tulwa-Bank i tam opowiadałaś też o tym, czym jest kobiecość, siła kobiet. To powiedz proszę do naszych widzów damskiej części, co byś im jeszcze radziła, żeby nie popadały w tą frustrację, kiedy widzą te wyidealizowane celebrytki, influencerki, tylko właśnie, żeby uwierzyły w swoje piękno. Przede wszystkim, żeby pamiętały, że piękno jest czymś bardzo subiektywnym i nawet najpiękniejsza kobieta, która wydaje się, że wygrywa konkursy piękności, zawsze znajdą się jakieś osoby, które powiedzą nie, ona nie, za duży nos, za małe usta, coś, zawsze się czegoś przyczepią. Więc to jest subiektywna sprawa. Musimy przede wszystkim czuć się dobrze ze sobą i to jest najważniejsze, żeby stanąć przed lustrem i powiedzieć tak, jestem fajna. Nie przejmować się tym, że ktoś nam powie, że mamy duży tyłek, że mamy celulit, że mamy jakieś niedociągnięcia. Bo czym są niedociągnięcia? Kurczę, czegoś takiego właściwie nie ma. Więc absolutnie, przede wszystkim bądźmy szczęśliwe same ze sobą i nie przejmujmy się czyimiś opiniami, bo tyle ile ludzi, tyle opinii, tak jak z dupą. Myślę, że trafne podsumowanie. A powiedz w takim razie, co u Ciebie słychać, jeśli chodzi o dalsze projekty zawodowe, karierę? Ja będę miała bardzo intensywny rok, zresztą jak zawsze, bo ja lubię, jak coś się dzieje, więc w tym roku wracamy do Europy. Mistrzostwa Polski driftingowe, Puchar Polski driftingowy, Mistrzostwa Europy driftingowe, ale także offroad i także wyścigi. Ostatnio trochę poszerzyłam swoje spektrum, jeżeli chodzi o motosport. Oczywiście drifting cały czas zostaje moim topem, oczywiście drifting cały czas pozostaje tym miejscem, w które chcę zawalczyć o te trofea i najwyższe podia. Natomiast stwierdziliśmy, że chcemy też spróbować innych dyscyplin, chcemy pokazać innym ludziom, że można pojeździć w różnych dyscyplinach, że to też są piękne miejsca, też warto obserwować i śledzić i kibicować, więc w tym roku też offroad i wyścigi. No to w takim razie zaproś proszę naszych widzów na swoje social media, żeby obserwowali ten twój aktywny rok i ogólnie całą karierę. Tak, serdecznie zapraszam na Facebooka Karolina Pilarczyk, Professional Drift Driver, tak samo Instagram Karolina Pilarczyk i YouTube Karolina Ceka Pilarczyk. Tam z kolei będziemy pokazywać różne fajne projekty. Między innymi chciałam pokazać, że drifting nie jest taki drogi, jakby się wydawało. Można fajnie zacząć. Nie trzeba być od razu zawodnikiem, tak? Ale można przede wszystkim się świetnie pobawić. Jest to świetne miejsce do tego, żeby spędzać czas i dobrze się bawić i ćwiczyć swoje techniki jazdy. Dlatego zrobiliśmy taki projekt Driftowóz na start, gdzie pokazujemy różne aspekty związane z driftingiem. Staramy się zakochać ludzi, jeżeli chodzi o drifting. No i oczywiście będziemy pokazywać różne ciekawostki ze świata motosportu głównie, ale też motoryzacji, ciekawych projektów, ciekawych samochodów. Więc serdecznie zapraszamy na kanał YouTube i oczywiście zapraszamy na Instagram i Facebook do śledzenia. Będzie dużo się działo. No i oczywiście przede wszystkim na zawody. Jednak poczuć to, te emocje, ten zapach, tego etanolu, tej palonej gumy, te tysiąckonne samochody, od których drży ziemia. To jest to miejsce, gdzie trzeba być. Nie jest to śledzić i oglądać. To powiedz w takim razie, dobra dla ciebie, idealna dla siebie, twoja interpretacja. Akceptacja siebie. To jest przede wszystkim akceptacja siebie, pokochanie siebie, zaakceptowanie swoich wad, zalet. Jeżeli jesteśmy z czegoś niezadowoleni, okej, zmieńmy to, ale zróbmy to dla siebie, a nie dla innych. Bo oni zawsze będą gadać. To ludzie, właśnie jak to jest, że ludzie się nigdy nie zadowoli? Nie wiem, tak naprawdę ja w ogóle nie rozumiem zjawiska hejtu, nie rozumiem atakowania innych, krytykowania innych. Bardzo często są to głupie komentarze. Widać, że po prostu ktoś wyrzuca jakąś żółć z siebie i tam nie ma żadnej konstruktywnej krytyki w tym wszystkim. Więc dlatego się tym bardziej nie ma czym przejmować. Tak jak wspomniałam też, kwestie też piękna, urody, wiedzy i tak dalej. To wszystko jest bardzo subiektywne, dlatego nie ma co przejmować się innymi. Najważniejsze, żebyśmy to my byli szczęśliwi. Najważniejsze, żebyśmy to my akceptowali siebie i każdy te szczęście rozumie w sposób zupełnie inny. Więc zdefiniujmy sobie to szczęście, zdefiniujmy sobie to piękno w swoim własnym słowniku, idźmy w tym kierunku, ale nie przejmujmy się otoczeniem. To czego ci mogę życzyć w takim razie? Żebym była szczęśliwa. A nie, ale
z ciebie taka energia emanuje i siła, moc, że naprawdę nie sądziłem, że tego trzeba życzyć, ale tak, życzę szczęścia, zdrowia, no tego uśmiechu, żeby nigdy cię nie opuścił, tej energii, no i wszystkiego, co sobie zażyczysz. Bardzo dziękuję i też tego wszystkim Państwu widzom życzę. Dziękuję pięknie.